Hej, 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 siemanku ludzie. Z tej strony Husiołek, witajcie w kolejnym odcinku Śledztwa Zagrobu. I niestety dzisiaj mamy nie lada wyzwania, a raczej ucieczkę przed demonami. I pytanko, czy mi się go uda tutaj zwabić do góry? Bo żebym go zwabił do góry, to jestem o tyle w domu. Rysiu, chodź no tutaj. Aj kurczę, jednak chyba się nie da go słabić do góry. Howlender. Howlender. Oh my god, jeden tutaj i trzy wacki tam. I tutaj oczywiście nie przejdziemy. Niech to szlak demoniasty strzeli. Fuck. Jak ja mogę go teraz sobie wychągać bez mydła? To jeszcze nie wiem. Opętaj. Czekajcie, to było... Aha, my to śledztwo mamy zrobić. O, w dupsko jeża, nietoperza. Ale czekajcie, skoro... Ja sobie zapomniałem całkowicie o tym, miałem to zrobić poza odcinkiem. Ale mamy 6 wskazówek, no to jakoś... Jakoś tutaj nam to chyba poszło, nie? I oczywiście kuźwa, okno jest otwarte i nagle nie możemy tam zejść. No bycie kaczka kopła. Fuck, myślałem, że sobie kurczę. To ja w końcu mam to śledztwo zakończone, czy nie? Chyba tak. Jakieś... No dobra, jest bieżący cel, wyjdź z kościoła. No ale to gówno stoi, no. Ewentualnie szybko biec i do którejś z tych tutaj na dole, widzicie? Oj. Próba nie szczerba. Demon nie kutas. Okej. Wypierdalaj stąd! Pierdolę cię! Tararara! Oh shit, motherfucker! Oh my god, oh! Dobra. Ale... Oh my god! Wiedziałem, że tak się to skończy. Czyli tego kutasiarza trzeba tak wychągać na mydle, żeby jednak pójść tam prosto. Ty. A, dobra, czyli nie za bardzo mi pomagasz. Ale cholera jest, on tu właśnie nie wejdzie. On tu nie wejdzie. Jakby go tutaj wychągać, no? No tam na dzień dobry do niego. Fucking dirt, no. No tu by go pasowało zwabić. Do góry, ale on tu pewnie do góry nie wejdzie. Spróbujmy jeszcze raz. Ale la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 l
No i patrz. No co za kuźwa... Niemyty demon, no.
Szelak by go jasny trafił w maliny. No tu mamy te cztery możliwości. To jak ja go później stamtąd tak wychągam? Ty, a jakby on się odwrócił właśnie tam? A ja bym se tu pierdzielnął pod tą ścianę. Tylko niech on się odwróci. Dokładnie, moi drodzy parafianie. I on tutaj później znowu będzie patrzył w tą stronę. Tak. A później się odwróci, więc my teraz mamy... tą opcję, żeby sobie wyjść tędy. Tylko ja nie wiem, czy to jest dobry... dobry pomysł. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Cholera, tam jest ten. O, dokładnie tak. Fucking bitchin, yeah. Dziękówka, stary. No i tutaj się zaczyna kolejne gówno. Pytanie, czy mi tu zapisało? Nie wiem, cholera. Rzesz w dupala. No tutaj chyba będzie najlepiej wykonać ten zwrot, co wykonaliśmy go wcześniej. Po prostu wolna, szybka amerykanka. Po prostu tak zwany, jak to mówią w różnych tam kręgach zbożowych, czysty i wyborny spierdoling. Tak też myślę tutaj zrobić. Chyba innej opcji nie ma. Ale poczekam, aż ten rudy but z prawej strony się jakoś tak poruszy w inną stronę. Chociaż teraz byśmy mogli ładnie wyhendożyć tego z lewej. No musimy biec po prostu i musimy się schować w którejś z tych później chmur. Pytanie tylko, czy zdążę. Zapewne tak. Ważne, żeby nie wybudzić wszystkich, tylko jednego. To by było dobrze. Nie wiem, czy z prawej... w ogóle z prawej chyba mam więcej tych, nie? Tak się bardziej takie zagęszczone te... Fucking bitchin, no. Zachciało mi się demonów. Dupę jeża, no. Ale znowu z lewej strony wydaje się być bardziej spokojniej, nie? Ciul, raz się żyje. O, zajebiście. Haha! Fucking bitchin, yes. To było ich piękne wyruchanie na mydle. Do some ghost thing and get me out of this. Come on. Trust me. You're better off this way. The killer was after you. Oh. What happened in there? He didn't suffer. You're lying. He died protecting innocent people. That's all you need to know. He died because of me. Hey. You know, pleading insanity isn't going to help you much on two counts of trespassing and failing to escape.
so you can drop the crazy act, all right? Rex, man, give her a break. You have anything to say for yourself? No? That's what I thought. We'll figure out what to do with you at the station. Why does this keep happening to me? Joy, tell him what we found. They need to know it all. You gotta find a way to convince him. Where are you going? Killer left a clue about the ancient mansion we saw at the museum. Tell Rex about that, too. It's probably the killer's place. Okay, I'll try. Okej. Wyszliśmy z kościoła, udaję się do domu sądu. Oczywiście to mamy znowu możliwość schowania się, więc liczę na to, że tutaj jak będziemy wracać, to zapewne będzie taka opcja, żeż ty w dupę. Taka opcja, która będą, no, czy opcja, opcją będą demony standardowo. Dom sądu, okej. Wiedziałem, cholera jest to, że muszę tędy przejść. A jednak nie. What the fuck? Ej? Czy gdzieś coś zgubiłem po drodze? Jest właśnie popieprzone, że nie wszędzie da się przejść. Ej, no to bez jaj, what the fuck? Bez jajec, no bez jajec. A tu jeszcze jest jakieś przejście, którego wcześniej nie zauważyłem. Okej. Opętaj. Dobra, idziemy dalej. Dobra, tędy. Okej, przechodzimy. I always heard this place was such an interesting museum back in its heyday. Now it's just a place propped up by rusty nails and rumors. A place you wouldn't dare your worst enemy to go into. Judgment House. Huh. Maybe this abandoned place isn't so abandoned after all. I hate it when I'm right. Okej. Znajdź na górze pokój, w którym pali się światło. Okej. Cholera, tu też są te kryjówki, więc zakładam... Zakładam, że będzie ciekawie. Czekajcie, ten pokój był w zasadzie na samym końcu, gdzieś tak, po prawej stronie, patrząc od tego, to byłby ten pokój.
Tak, dokładnie. Czekajcie, tu coś jest. Okej. Holy shit. Look at all this crap. This is... Fresh paint. This one's just been done. The witch who flew from her own mother. Herself a witch, herself in flight. She'll meet her death like so many other, and leave both realms this very night. Oh no, that's about Joy. This looks like the Bell Killer's war room. I should check this all out. Okej, okay, musisz poszukać informacji o dzwonniku. Przedmioty osobiste, okej. Okay. Jakaś mapa. Diabeł mnie zmusił. Pięć i sześć mamy. Dobra, zakończ śledztwo. Similar murders, multiple killers, decades apart. Is this a string of copycats, a conspiracy? What else did you hide in this house, you freak? What was that? No i kurwa, wiedziałem. Mogłem być tego pewny niemalże, że będą tutaj demony. Ale co, tylko dwa? To w zasadzie jeszcze nie tak dużo, nie? Pytanie jak na dole, ale na dole pokazuje, że chyba nie ma. Tam mamy możliwość ukrycia. Tam mamy ptoka chyba jeszcze. Jasna dupa, no. Tam też mamy ptaka. Czyli tym ptakiem byśmy odwrócili uwagę tego, a tamtym ptakiem odwrócimy uwagę tamtego. Jest i ptak. Jak ja mam tutaj wychylić łepek trochę? Ewentualnie na Hama. Jaki mamy teraz cel? Dowiedz się, czy morderca nadal jest w domu sądu. Aha. To jeszcze muszę przeszukać. O, ja pierdykam. Ale badziew, ale badziew. Jasna pała, no. Kurczę, muszę odwrócić uwagę tych gówniaków. Dobra, jest tutaj ptak, który sobie siedzi. Jasna pałeczka. No przyjdziesz tu. Dobrze. Okej. What the hell? Okej. Okay.
kurę. O kurwości. O, żeż ty wdupala, jeża. Ja pierdykam, tam jest ich trzech, czterech. Ja pierdziulam. Wok. Podejrzewam, że zabójca będzie się tam. W końcu jest tych demonów tak sporo, więc idealna kryjówka, nie? Na Hama i tam do tego miejsca. Dawaj. Raz się żyje. Jebał ich pies. Kurwa, kurwa. Nie ma przejścia, wiedziałem, w pizdu. Wiadro melisy. Kurwa. Gdzie są te jebane? Jeszcze niby na wprost. No, obesrołek, patrzcie, no, oj, z czym, no i jeszcze tam pójdzie, no. O, żeż ty w dupę. No bo ja muszę się tam dostać, nigdzie nie mam tej opcji, żeby spierdzielić, więc muszę się dostać tam na sam koniec. To co, jeszcze jedna próba? Myślę, że tak. Walić go. Kurwa, przyszedł tutaj. Wypierdalaj stąd, demonie. Aaaa! Hahaha, wyruchałem cię bez mydła. To czy oni mnie tu widzą? Nie. Fucking bitchen, no i gdzie ja mam teraz iść? O, szajze. No to teraz to już tak nie za bardzo, Bo tam nawet nie mamy się gdzie ukryć. Cholera jasna, no. Fuck it, co tu robić? Ewentualnie na Hama jeszcze sprawdzić tam. Ale nie jak teraz do nas podchodzi. Patrzcie, jak on do nas blisko podchodzi. Czy możemy bić właśnie na tamtą stronę, na lewą? Fuck. Fuck. Tam koło tego ptoka bym chciał uderzyć. I może tam jakieś będzie wyjście albo coś. Przejście. Udajmy się na Hama, żeby zobaczyć, gdzie co jest. Dobra, wiem, że tutaj nic nie mamy. No to ciulowo. Bo w zasadzie... Tutaj kurczę... Kurczę, nie mamy żadnej oznaki, żeby... Żadnej oznaki, gdzie tam możemy tak naprawdę przejść. No tam są jedynie te drzwi zasrane. No ale czy tam coś będzie? Dobra, biegiem na Hama.
żeby jeszcze raz odczaić. O, tutaj jest wejście, jeszcze jedno, dobra. Jest! Fuck you, demony! Oh! My God, Baxter? I should have been the one that stopped you. Ronan? What the hell is going on? You sick bastard. Why'd you do it? Why'd you bring back the witch trials and kill all those innocent girls? You think I'm the bell killer? Are you insane? I've never killed anyone. You gotta help me. What is this place? We gotta get out of here. Oh, we gotta get out of here. All of a sudden, we're buds. You need to tell me what's going on here. Okay. To może kto cię zabił? So, who killed you? The bell killer, you idiot. But I didn't get a good look at his face. What were you doing here? Following a lead. I never dropped the case. Had this psychic, Cassandra, working with me. And we figured out the bell killer is hunting mediums, like a witch trial execution copycat. At that point, we couldn't let it go, even after Rex demoted me. So that's why you're at the museum. Which is not joy? Cassandra ever bring up her daughter? Wouldn't shut up about her. We looked for Joy for days, but it was too risky. Cassandra has been begging me to track Joy down, but I haven't found her yet. You're not gonna believe this. Joy's been helping me tonight. Figures a cop like you would need help to get this far. You mean like what, the help you got from her mom? Do you know where Cassandra is? Is she still alive? Last I checked, yeah. I took her to a safe house outside of town. Oh my God, she's alive. I was sure she'd be dead too. Joy would be freaking ecstatic. She shouldn't end up alone. Where's the killer? No idea. He could be anywhere, but when we fought, he said something I didn't understand at all. The killer actually talked? Not much, but I think I hit a nerve. I told that bastard he'd be dead soon, but he said, I already know death. And then something about his instrument of death will kill again tonight. My instrument of death? But he kills different ways every time. I don't get it. Yeah, me neither. We gotta figure out what that means. Okay. Get back to Cassandra. Make sure she's still safe and bring her back to the station. What are we gonna do? I'm gonna quickly check out the cellar and come up with a plan. I hope. Okej. No to jednak tutaj Baxter nie okazał się zabójcą, haha. Ja pierdykam, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Okej, okay, musimy przeszukać piwnicę. Na szczęście tu już demonów nie ma. To jest o tyle dobrze. Słuchajcie, tam coś jest. To zbierzemy. O, coś tutaj mamy do ujawnienia. Okej, stać odpowiedź. Oskarża, surowy i osądza. You claim righteousness.
but you know your guilt and cannot deny your punishment is due. Okay. Hej, to ta... To ta dziewczyna na samym początku. Więziona, bym powiedział. Błaga. You stood for justice. How is this just? Okej, okay, zgaszone światło. Mamy 6 wskazówek. I chyba mamy 7. A jednak nie. To tylko jakaś ukryta miejscóweczka. Okej, są mi łańcuchy. I mamy full. Co tu się stało? Że praworządny człowiek uwięziona, znaki w celi. Dokładnie. But you know your guilt and cannot deny your punishment is due. I thought you stood for justice. How is this just? The courts are not a place for your murderous whimsy. You are a corrupt heathen. The families of those innocent souls you executed through false accusation of witchcraft will exact their righteous justice tonight. False accusation? What is that nonsense you draw? My mark will burn like a brand in the flesh of this town. It takes me to the ends of eternity. I will personally make the bell toll for every witch in Salem. Why? The guy who killed me is... Abigail. She might be the bell killer. How is that possible? I gotta get out of here and figure out how to track her down. Okej. I cóż, teraz mamy... Mamy tego? Wróć. What the fuck, brak celu? Dobra, to wychodzimy stąd. Dobra, widzę, czy na razie nie ma demonów. O fuck, to chyba Joy. Oh shit, if Rex is missing, it could be going down right now. Where'd you take Joy, you asshole? Właśnie. Dokąd zabrałby Joy? Kurde, jakie... Jeszcze bym wziął może kościół? Nope. Nope.
mniejsza. Cel świadka? Hej, wymęczone. Instrument of death, meaning her death, where she was killed. The gallows at the museum. Hang on, kid. I'm on my way. Okej, czyli mamy się udać do muzeum teraz, tak? Okej, dostań się do muzeum. Do muzeum wybierzemy się już w przyszłym odcinku i pewnie to będzie chyba ostatni odcinek, nie? Coś mi się tak wydaje. Ewentualnie przedostatni. Tymczasem się z wami żegnam, także dzięki wam dzisiaj za uwagę. Jeżeli wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz za dole i do zobaczenia następnym razem. Także trzymajcie się, no i pa pa. Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku Śledztwa Zagrobu i z tego co wiem, to chyba będzie ostatni odcinek. Dobra. Musimy się dostać do muzeum. Jasna, pa, gdzie to będzie wyjście teraz? Chyba tu. Tak, dokładnie. Pytanie, czy po drodze znowu będą jakieś demony, czy nie? A wychodzi na razie, że nie. Dobra, ale zobaczymy. Oby nie było. Kierunek muzeum. Tędy przejdziemy? Przejdziemy. Chyba. Jest jakiś shop. Okej, Muzeum Historii Salem, tak. Dokładnie tutaj. And when the psycho trying to kill someone pretends there's some grand justice behind it, that just makes it all the more twisted. O, jasna pała. No to już mi się nie podoba. Przejdę tak tędy. To nie mogli tak zrobić na samym początku, że tak się da. Joy! Ronan, help! Not another step. No, not you, Rex. Whoa. This has nothing to do with you, Abigail. Oh, but it does. For 300 years, we have executed the witches who corrupt our fair city. Down there. Let's go. Those who try to mask their demonic contract and leverage powers they should never possess. Just like you have. Don't you dare compare me to her! Easy. Put your hands up! Help! Don't do anything stupid. Hands up! Stop what you're doing. Hands up! Do it now! What the fuck? Abigail, stop! Rex, you piece of shit. What are you doing? Oh, jasna pała. This was you. Once you getting closer to the truth. Ronan, do something! Co ja mam niby zrobić?
O cholera, co mam wybrać? Co mam wybrać? Dajmy potworny krzyk może, co? No, 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 no. Okej. It's over, Abigail. I co dalej? Jak ja mam powstrzymać? No ja pierdzielę. Okej, próbujemy jeszcze raz. Dobra, da się to jakoś pominąć? Da się. Ej. Dobra. Opętaj. Wpłyń. To był potworny krzyk, dokładnie. Dobra. Czy jednak możemy ją złapać? Okej. The time is upon us, Abigail Williams. No. You scourge of Salem. It is time to pay for your sins. This can't be happening. You want to use memories against me? Two can play at that game. I know the truth about your death, but I still don't know the truth about mine. Did you use Rex to kill me? Rex was my most influential. The most respected, the most feared official in town. Of course I did. Kurde. How could Rex have done it? Rose's killer had blue eyes. I didn't use the same killer for every murder. Baxter. Ta. Why did you kill Baxter? I eventually kill all the killers I use. Especially the ones who get close to the truth. I wasn't one of your killers. Why did I have to die? Będę sobie wspomnienia pokazywać, no Jesus. How could I? You made me kill her. Oh, fuck.
You're coming with me. Haha, i co teraz? Okej. We all got a dark side, sometimes obvious, sometimes not. If we're lucky, we keep our dark side hidden. By law, Rex was a killer. But the law doesn't always see the truth. Fortunately, Joy did. And she would never press charges. She might even help Rex cover his tracks. One thing's for certain. She's a better person than I was at that age. A kid who deserves forgiveness. She's paid her dues. And committing a few small crimes searching for your mom, well, even the coldest cops would forgive those. Hasn't been a Bell Killer murder since the night Abigail met her final end. But the case never officially closed. But memories fade, time heals. With luck, Salem will move on and find peace. Death repays debts, my father always said. Forever I believe that. But truth be told, this life ain't over until you're honest about what you owe. Set everything right. Settle your debts. Only then can you move on. Ronan? Okej, no i ukończyliśmy w końcu śledztwo zagrobu. Szczerze powiem wam, że gra krótka i taka ciasna dosyć. Te wszystkie lokacje, wszystko tak naprawdę blisko siebie i jakoś tak, nie wiem. No według mnie troszeczkę ciasna gra. No ale cóż, szczerze cieszę się, że mam już za sobą. Grało się całkiem okej, ale było to też dla was, widzę, męczące. No ale dobra, jeszcze z tym. Dzięki wam za uwagę oczywiście. No i... do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, no i pa, pa.